Na Tour 2022-2023 w skokach przez przeszkody zakończona kawaliadą w Krakowie konkursem Grand Prix. Oto trzech najlepszych zawodników tegorocznego cyklu. Jarosław Szczyczyński, zwycięzca kawaliada Tour. Serdeczne brawa i gratulacje. Tomasz Miśkiewicz, drugie miejsce. Kamil Grzelczyk, trzecie miejsce. Witamy Państwa na błyskawicznej konferencji prasowej właśnie z najlepszymi zawodnikami tegorocznego Touru. Jarosław Szczyczyński, klasa sama w sobie. Dominator, można by powiedzieć. Dominator tego cyklu, najwięcej zwycięstw. Chociaż tutaj w Krakowie trzeba było przez dwa dni przegrywać minimalnie, żeby pokazać klasę i być lepszym w tym ostatnim, najważniejszym konkursie Grand Prix. Tak, myślę, że ta kawaliada Tour była jedna z najtrudniejszych, ponieważ wszyscy jeździli bardzo równo. Nie było, można sobie pozwolić na jakiś błąd tak naprawdę, bo w każdych zawodach punktowałem i tak byłem zagrożony cały czas. Na drugim miejscu Tomasz Miśkiewicz. Tak, przekażemy mikrofon. Tomku, to nie tylko już skrobałeś marchewki Jarosławowi Szczyczyńskiemu, ale pokazałeś, że można wygrać. To już miało miejsce podczas tej kawaliady. Jak odbierasz drugą lokatę? Bardzo dobrze, cieszę się z niej. Przyjechałem tu jako trzeci, skończyłem jako drugi, jestem zadowolony. Co powiesz tutaj o rywalizacji w Krakowie? No bo twoje zwycięstwo 0,01 sekundy tutaj w piątek było dosyć spektakularne. Tak, no udało się. W zeszłym roku też w finale średniej rundy o 0,01 byłem drugi. Się śmieję, że w tym roku tak jakby wróciło do mnie. A wygrać z takim mistrzem jak Jarosław Szczyczyński zawsze pewnie jest dodatkową satysfakcją. No to jest duża satysfakcja, no bo ponieważ no, pana Jarka obserwuję no, od dziecka, od kiedy zacząłem jeździć, zawsze wygrywał, więc cieszę się, że udaje mi się czasami z nim rywalizować. Zbierał punkty, zbierał Kamil Grzelczyk, mistrz Polski z 2016 roku i nazbieranych tych punktów, co zaowocowało trzecią wysoką lokatą. Dało się jeszcze coś więcej wycisnąć, czy czujesz satysfakcję? No niestety te zawody w Krakowie to na pewno nie były moje najbardziej udane zawody, natomiast punkty zdobyte w kwalifikacjach pozwoliły mi utrzymać trzecią pozycję, z czego się cieszę. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wygrywasz bardzo często, wygrywałeś na Vibaro, teraz Mr. Dr. Heigl już w tych dużych konkursach coraz częściej, już te proporcje u Ciebie się zmieniają, jeśli chodzi o zarządzanie końmi i startami? No Vibaro ma już swój wiek, trzeba go bardziej oszczędzać, postawiłem tutaj na Mistera, niestety w finale przydarzyła się jedna zrzutka, ale tak jak powiedziałem, te punkty, które uzbierałem w kwalifikacjach pozwoliły mi miejsce na podium. To tak, ten mikrofon będzie teraz wracał przez Tomka Miśkiewicza. Jak już pytałem, Tomek, nie, bo już pytałem, to wrócimy jeszcze do mistrza, wrócimy. Do Tomka teraz, tak. Tak jak już pytałem właśnie o konia, to świetnie się czujesz na Staccato, a to jest koń, przed którym akurat pewnie jeszcze więcej przed niż za nim. No Staccato jest bardzo młoda, teraz ma 9 lat. Myślę, że jest dużo przed nią dobrych parkurów i to na bardzo wysokim poziomie. Jarosław Skrzyczyński, wszystkie punkty na Inturido, jakby nie patrzeć. Tak, wszystkie punkty w kawaliadzie na Inturido. Tak, bo w tym roku akurat dysponowałem jednym koniem w kawaliadzie Tour, także on wszystkie punkty zdobywał i myślę, że to jest koń, którym w przyszłym roku albo w tym roku już pojedziemy coś wyżej. No i nie sposób nie zapytać o to, co też tutaj miało miejsce, chociaż o tym celu międzynarodowym, o kwalifikacjach do Pucharu Świata już rozmawialiśmy z taką ostrożnością. No ale teoretycznie ta kwalifikacja została dzisiaj wywalczona na finał Pucharu Świata. To co teraz? Teraz dalej jest tak samo. Nie miałem w planie jechać na Puchar Świata, także nie będziemy się tam wybierać. Czyli zostawiamy to tylko w sferze satysfakcji, że cały czas w tej Lidze Europy Centralnej Skrzyczyński się liczy, a poczekamy na kolejne sezony. Tak jest. No to teraz jeszcze po jednym pytaniu znowu takie kółeczko zrobił. A nie, Jarosław zostaje. Co dalej chciałem zapytać, bo tutaj kończymy właściwie sezon halowy. Jakie kolejne plany? Już niedługo tak naprawdę się zaczynają otwarte zawody, także będziemy jeździć na otwartych hipodromach. To tak naprawdę kończy starty w hali. Tomek? Jeszcze mam w planie z młodymi końmi jakieś zawody halowe i też na dworzu wyjazd prawdopodobnie do Włoch. Kamil?
Ja za 3 tygodnie wyjeżdżam z tymi najlepszymi końmi na 2-tygodniowy tur do Włoch, a po tym turze podejmiemy decyzję, jakie będą plany na cały sezon. To ja o jedną rzecz jeszcze każdego po kolei zapytam, bo kolejna kawaliada, kolejny tur, na którym się spotkamy, to będzie listopad w Warszawie. To jest przyszłość dosyć odległa, ale o wiele bliżej mamy letnie skakanie w Świnoujściu, nad morzem, summer jumping w czerwcu. Też gdzieś tam sobie to panowie zaznaczyliście w kalendarzu, Kamil? Gdzieś zaznaczyliśmy, ale tak jak mówię, po pierwszych zawodach sezonu otwartego zobaczymy, jaka będzie forma koni i jak wysoko będziemy mierzyć w tym sezonie. Tomek? Pewnie będę się na nią wybierał, ale to też będzie zależało od tego, czy trener kadry będzie chciał mieć do swojej dyspozycji. No, faktycznie ta przyszłość kadrowa w przypadku Tomka Miśkiewicza jest istotna. Powołany do reprezentacji Polski, to za efekt tej dobrej formy. Jarosław Czyczyński, Świnoujście, nadmorskie skakanie? Myślę, że tak. Jak się nic nie zmieni, nic się nie wydarzy strasznego, to pewnie się tam zobaczymy. To szanowni państwo, wiecie państwo, co trzeba robić. Szybko w kalendarzu zaznaczać na czerwono i bilety do Świnoujścia kupować. Dziękuję bardzo. Zwycięzca kawaliada Tour 22-23. Jarosław Czyczyński, zdobywca drugiego miejsca, Tomasz Miśkiewicz i ten, który zajął trzecie miejsce, Kamil Grzelczyk. Dziękuję bardzo serdecznie panom za uwagę. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Jeszcze przed nami Future, jeszcze przed nami konkurs ostatniej szansy. Jeszcze krakowska kawaliada się nie kończy. Proszę zostać z nami. Sponsorem